krótko. Wyświetla się niepełnosprawny zarówno przy 11 za minutę, jak i 11 za 22 minuty i bez roweru. Czyżby na tych dwóch kursach miało być kasele? Może moja teoria o wyświetleniu się kaseli się spełni. Poprzednie ciekawostki, witajcie. Wspomniałem właśnie o tym wyświetleniu się wagonów Duwak N8C z NF z Kassel. Więc no, że moja teoria jest słuszna, to się okaże, że to jest wagony z Kassel się wyświetlają, bo jako jedyne Duwagi, póki co jedyne Duwagi, nie wiem czy nie zabierał się też za wagony z Dortmundu. Może wszystkie ujednolicić, pewnie tak będzie. Czy to nie jest przypadkiem Kassel, czy to nie będzie wagon z Kassel? Umiem rozpoznać numer. Tak, Kassel jedzie. 1174 jest, pochodzi z Kassel. I ma rampę dla wózków. Pochylnie. Teoria sprawdzona. I spełniona. Teraz na przykład wyświetla się piątka. Na naszym przystanku w przeciwną stronę. Bez jakiejkolwiek znaku. Niepełnosprawności. Ani roweru. Zobaczymy jaki numer. 1146. Dortmund. Czyli się wszystko sprawdza. Czyli mamy podwiedzoną ciekawostkę, kochani. Jeśli wyświetla się znaczek niepełnosprawnego, a nie ma roweru, podjedzie na przystanek wagon Duwak N8C NF Model Trans MF01AC. Kurde, te ich oznaczenia Model Transowe mnie wkurzają. Po prostu Duwak. Jeśli jest z odznaczeniem wózka, ale bez roweru, to znaczy przyjedzie wagon z Kassel. Ale jeżeli przyjedzie, jeżeli jest tak jak teraz piątka się wyświetla bez żadnych znaczków, czyli bez wózka, a nie bez roweru, to znaczy, że przyjedzie wagon z Dortmundu. Rozróżnić je można dzięki numeracji. Pantograf widzę, że jest wymieniony, choć on miał kolejowy pantograf, czyli na tak zwany nożycowy. To ten ma wymienione, więc trzeba patrzeć po przede wszystkim, czy wagon posiada rampę dla wózków inwalidzkich w środkowych drzwiach. Jezus Mario! Proszę bardzo, a to jest Citadis. Są tylko cztery takie wagony. I ciężko je trafić. Mieliśmy szczęście, że właśnie nam pojechał. Zostały one wyprodukowane w roku 1999 dla Gdańska w ilości 4 sztuk. Pierwotnie to były wagony właśnie w takim malowaniu, jak właśnie Swing ma. I ciekawostka, wagon miał raz, pojedyncze pierwsze drzwi, potem dwa drzwi dwuskrzydłowych, tak jak tutaj w Swingu, człon wiszący, potem kolejny człon, trzeci człon takselki samochód, czyli dwa i na końcu pojedyncze drzwi. Aktualnie po przebudowie jest następujący układ. Pokażę to na przykładzie Swinga. Dalej są pojedyncze drzwi w tamtym Citadisie. Drugie drzwi zostały przerobione na pojedyncze, żeby zwiększyć przestrzeń dla pasażerów siedzących. Trzecie drzwi zostały bez zmian, są dwuskrzydłowe. Kolejne drzwi są dwuskrzydłowe. I ostatnie dwa wejścia są pojedyncze. Nie wiem dlaczego oni tak to wtedy przebudowali, ale układ z jednej strony jest kiepski, ale z drugiej strony jest dosyć interesujący. A to znaczy, że na 12 są dwa Citadisy dzisiaj. Oh my god. I przy okazji trafiliśmy pierwszego Swinga na Gdańska. Tak! Dalej Gralat to był pierwszy Swing, który przyjechał do Gdańska.
Gdańskie swingi mają oznaczenie 120 NAG. Typ 120 NA i AG oznacza akurat, że dla miasta Gdańska. Szczecin dostał swingi z oznaczeniem 120 NAS. Dopisek 1 po dostarczeniu drugiej serii, czyli NAS2. Zaś Gdańsk ma właśnie 120 NAG. To ostatnia ciekawostka, jeżeli chodzi o to. I teraz weź wszystko opublikuj pod rząd. Ale mieliśmy farta, że chyba będą to 3 odcinki z serii Gdańskie ciekawostki 1, Gdańskie ciekawostki 2 i Gdańskie ciekawostki 3. Proste. To pamiętajcie o zostawieniu lajka, subskrypcji, dzwoneczka, byście otrzymywali powiadomienia. No i widzimy się w kolejnych produkcjach na kanale Dragonic 524. Czy ja widzę swinga w nowym malowaniu? Pożegnamy się takim razie akcentem. Jeżeli dobrze już widzę. Tak, dobrze widzę. Na wzrok mi jeszcze nie padło. Stare malowanie na swingu. No. No nie. Na wzrok mi jednak padło. Tak, stare malowanie również. Przepraszam, to dlatego, że akurat niektóre swingi zyskały też logo na środku członu. A, tutaj mamy nowe. No i teraz koniec. Jak tak dalej będę, kurde, będę gadał od rzeczy, coś będzie od rzeczy, to ugryzę się w język. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Heja!